Szczęść Boże, coś wam powiem. Jakie reakcje wzbudzał Jezus w ludziach? W jednych wzbudzał zaskoczenie, bo pytali, skąd w nim taka mądrość. W innych wzbudzał niechęć. Czy może być co dobrego z Nazaretu? Uczony wzbudzał złość, bo wytykał im błędy. A na kobiecie, która dziś przyszła do niego, sprawił wielkie wrażenie, bo pewnie była matką. Słowo, które usłyszała, wzbudziło w niej zachwyt nie tylko nad nim, ale i nad jego matką, bo w końcu urodziła niezwykłego, wspaniałego człowieka. Można pokusić się o stwierdzenie, że owa kobieta dojrzała w Jezusie spełnione, piękne życie, które dla każdego rodzica jest potwierdzeniem sensu trudu wychowania. Jezus odpowiada na zawołanie tej kobiety, bo Bóg zawsze odpowiada na wołanie człowieka. Ale przechodzi ponad tym, co ta kobieta powiedziała. Nie zatrzymuje się i nie potwierdza, tak, mam wspaniałą matkę, bo przecież misją Marii nie było zbierać pochwał, ale przyjąć do swego łona słowo wcielone i dać je światu. A tenże syn wychodzący z Maryi także ma swoje zadanie. Skoro jest słowem, głosi słowo, które usłyszał od Ojca. Dlatego jego nauczanie ma taką moc sprawczą, że przyciąga do siebie ludzi, którzy są spragnieni mądrości i prawdy, a jednocześnie chcą jej poszukać w swoim życiu. Reakcja tej kobiety na Jezusa jest spontaniczna. Jest wyrazem uczuć i przeżyć, które w niej były i dotknęły jej serce. Dziś pewnie powiedzielibyśmy wow, ale owo wow tak naprawdę niczego nie opisuje. Kiedy człowiek doświadcza bólu, krzyczy z bezsilności. Kiedy dotyka Boga, krzyk nie jest spowodowany bólem, ale niezmierzoną radością, która także musi znaleźć ujście. Możemy tu dostrzec kobiecą wrażliwość, którą nie każdy rozumie. Po prostu tak jest, że kobieta wie i czuje więcej niż mężczyzna. Ona doskonale wie, że jej dziecku coś się dzieje, że zdarzyła się jakaś przykra sprawa. Domyśla się tego, co może za chwilę nastąpić. To instynkt macierzyński i kobieca intuicja. Stąd może wypływać jej zawołanie. Natomiast to, co Jezus odpowiada tej kobiecie, jest pochwałą dla Maryi. Chyba najpiękniejszą, bo opisuje to, jak Maryja żyła. Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Tak właśnie czyniła Matka Boża. Ona nie tylko była błogosławiona, że właśnie porodziła Jezusa, ale stała się taką przez to, że była dobra i wypełniała Boże Słowo całym swoim życiem. Papież Benedykt zadaje trudne pytanie i jednocześnie wskazuje rozwiązanie. Kto ma czas słuchać Jego słowa i zafascynować się Jego miłością? Wiara w Boga domaga się pełnego zaufania, oddania się w ręce miłości, która podtrzymuje świat w istnieniu. Pytanie jest o tyle trudne, że wykazuje naszą słabość. My ciągle borykamy się z brakiem czasu. A skoro czasu nam nie starcza na obowiązki, to jakże odnajdywać w naszym życiu szczęście? Bóg chce naszego szczęścia. Szczęścia, które zaczyna się już na tym świecie, choć drogi, które do Niego prowadzą, to nie bogactwo, ani władza, ani łatwy sukces czy sława, ale skromna miłość tego, który ma nadzieję. Prawdziwym szczęściem jest radość wiary. Otwierając się na Słowo Boże, tak naprawdę otwieramy się na Słowo, które staje się dla nas drogowskazem, odpowiedzią na szereg pytań. Słuchając Słowa Bożego i wypełniając je w swoim życiu, wchodzimy w dialog z Bogiem. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.